chciałem poinformować, że przedłużono zakaz wykonywania zawodu. Orzeczenie było gotowe przed posiedzeniem. Pani doktor Martynowska nie jest, nie będzie dzisiaj samotnym szermierzem w walce z przeważającymi siłami reżimu, przytrzymając się tej galaktycznej figury ciemnej strony mocy. Możemy sami w niedalekiej przyszłości doczekać się takich absurdów, powtórki absurdów, jak mieliśmy jeszcze kiedyś, że karano wędkarza, który sobie siedział, łowił ryby. Tak i teraz może nie będziemy mogli nawet rozmawiać na mieście. To nie są ofiary pandemii, to są ofiary rządu Mateusza Morawieckiego i jego ministrów. Mimo tego, że liczba zachorowań jest stabilna, rząd obiecywał, że przy 10 tysiącach zachorowań dziennie będą mogły wrócić dzieci do szkół nie wracają. To, co nam się szykuje, to jest coś, co serce człowiecze nie wytrzyma. Za tą odwagę Łot Sebastiana Pitonia wręcamy wam ciupagę. Tradycje zbojowania nie giną w Rzeczypospolitej. Ktoś, kto próbuje cenzurować głos naukowców i lekarzy, jest antynaukowy. Zagraża nam wszystkim. Domagajmy się narodowej debaty na ten temat. Dlaczego? Z jakiego powodu zamyka się usta ludziom, którzy mówią nam prawdę? Więc nasza walka powinna być nieustanna, powinniśmy ponad podziałami, niezależnie od tego, co reprezentujemy, jakie są nasze cele nadrzędne, stanąć ramię w ramię i wywalczyć tę wolność słowa, wolność wypowiadania myśli. Segregacja sanitarna jest zatem faktem. I jak skończy się ta sprawa, to w bardzo istotny sposób zaciąży na życiu nas wszystkich. Szanowni Państwo, czas się otrząsnąć i czas zrozumieć, że to się dzieje naprawdę. To nie jest bunt, anarchia, to jest powrót do porządku. To rząd się zbuntował. My zachowujemy się normalnie, zgodnie z konstytucją. My chcemy tylko i wyłącznie pracować. To, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Jeżeli mamy pozbyć się 30% naszego społeczeństwa, a są głosy, że i 70%, to dlaczego tą drogą? To po prostu niech nas rozstrzelają. Nasz sprzeciw wobec bezprawia odniesie skutek. Czekają na to wszyscy Polacy i ja czekam od dobrych kilku lat i wierzę, że ta chwila nastąpi i chyba już naprawdę powinna nastąpić.